Witajcie, pszczółki moje kochane. Dzisiaj nauczymy się czegoś o instrumencie mandolina. A poważnie, to jest odcinek inny niż wszystkie. Odcinek, ale czego? A taką sobie serię wymyśliłem, zobaczymy jak to wyjdzie. Trochę inspirowaną What Makes This Song Great Ricka Beato na YouTubie, polecam. Ale ja wymyśliłem, że będę mówił What Makes This Instrument Great. To jest mandolina. Instrument strunowy szarpany. Z rodziny hordofonów, ponieważ potrafi grać hordy, czyli akordy. I może opowiem wam trochę, dlaczego się zafascynowałem tym instrumentem, mając lat 18-19. Długo przeleżało to u mnie na strychu. Niedawno kupiłem trochę nowszą wersję tego instrumentu, a ponieważ ostatnio na Netflixie oglądałem serii Song Exploder, odcinek o Losing My Religion, z sentymentem wspomniałem tą właśnie mandolinę, która znalazła się w moim posiadaniu, no nie ta dokładnie, tylko wcześniejsza, pod wpływem zafascynowania właśnie R.E.M., ich Unplugged na MTV, gdzie Peter Buck grał na tej mandolinie zarówno w klasycznym Losing My Religion, jak i w klasycznym Shiny Happy People. Znacie te wszystkie motywy. Czy Shiny Happy People. Prawda? Jak się okazało, jego fascynacja mandoliną zaczęła się jeden album wcześniej, czyli na Green. Tam też już grał na mandolinie i tam też są moje ulubione piosenki. I w zasadzie ten wpis, wideo post, bezpośrednio jest inspirowany remanentem na początku roku 2021, bo jak się okazało, w 91 wyszedł album Out of Time, na którym właśnie pierwszym singlem był Losing My Religion. W tym roku też wyszło Achtung Baby i tutaj teaser, tylko tyle powiem, bo z tym związane jest sekretny projekt, przyszły być może się uda, więc tylko powiem, YouTube Achtung Baby też 91, też minęło 30 lat, tak samo jak od Out of Time i Losing My Religion, ale na razie wracamy do mandoliny. Jeszcze jedna rocznica, ale to za chwilę powiem. Znalazłem swój post w moim starym blogu na temat piosenki na mandolinę z roku 2008, który był przeklejony z grupy mailowej, do której napisałem w 2001, czyli 20 lat od wysłania posta i tabulatury na mandolinę do grupy mailowej o R.E.M. i 30 lat od wydania albumu Out of Time, na którym właśnie Losing My Religion było pierwszym singlem. Mandolina. Mała gitarka. Nie, mała gitarka to jest ukulele, tak? Mandolina ma więcej strun, a nie mniej niż gitara, bo ma aż 8 strun, ale tak naprawdę są one parami strojone, czyli tak naprawdę mamy 4 różne dźwięki na otwartych strunach. O ile ukulele strojone jest tak jak gitara kwartami i chwyty są takie same albo analogiczne jak na gitarze, o tyle na mandolinie tego nie da się zrobić, ponieważ mandolina strojona jest kwintami, jak skrzypce. Jak ktoś zna chwyty na skrzypce, to może je użyć na mandolinie. Jak nie, tak jak ja, kupując ten instrument, wiedziałem tylko jak się go stroi, czyli że to jest struna E, to jest struna A, to jest struna D, to jest struna G. Będę mówił pojedyncze struny, chociaż to są dwie zawsze, ale one są parami strojone. To są dwie jednakowe struny, chodzi o to, żeby instrument był głośniejszy. Jak to zapamiętać, to strojenie, jak ktoś jest gitarzystą, tak jak ja? Ano, można sobie odwrócić strojenie gitarowe. Gitara jest kwartami. Ale jak pójdziemy w drugą stronę, czyli weźmiemy sobie po kolei od najgrubszej struny, to mamy rzeczywiście E, A, D i G. Jeśli to zapamiętamy i pójdziemy w drugą stronę od najcieńszych strun, to tu będzie właśnie E, A, D i G. Jak w skrzypcach. Przez to C-dur, nie da się tego złapać, tego C-dura, tak samo jak na ukulele F-dur analogiczny. Ale F-dur wygląda podobnie też, chociaż jest na 5 progach rozciągnięty.
Będę wam szybko mówił akordy, mówiąc, na którym progu należy złapać kolejną strunę. Podam cztery liczby. Przykładowo C-dur. Podobny do ukulele, prawda? Tutaj wygląda w ten sposób. Może powiem G-dur, będzie prościej. Mówiąc o G-durze, będę mówił 3, trzeci próg, pierwsza struna, 2, drugi próg, druga struna, 0, 0, 3, 2, 0, 0. To jest G-dur. Przesuniemy sobie to do góry o jedną strunę, czyli mamy 0, 3, 2, 0. To jest C-dur. Niestety strun trzeba się do chwytów nauczyć od nowa, jeśli ktoś chce grać chwytami na mandolinie. Co jest nietypowe, ale to właśnie zrobił Peter Buck. Zastosował na albumach R.E.M. I stąd mamy coś takiego właśnie. Granie akordami na mandolinie, która w domyśle chyba miała być instrumentem melodycznym i miała brzmieć w ten sposób. Pewnie takie brzmienie mandoliny znacie, ale to mnie nie fascynowało. Mnie fascynowało Losing My Religion, Shiny Happy People, Herschel, o którym powiem zaraz, i You Are The Everything. To są albumy, gdzie mandolina jest wiodącym instrumentem, albo kluczowym instrumentem. Co jeszcze mogę powiedzieć o mandolinie? Zakładam, że wiecie, jak się gra na gitarze, być może na ukulele, więc rozumiecie struny, rozumiecie progi, gryf, rozumiecie chwyty. Podam wam kilka podstawowych chwytów, tak na szybko. Diagramy sobie znajdziecie na pewno w internecie. Jak nie, to tu wam daję kartę. A te kilka chwytów podstawowych potem można resztę sobie barowymi. Jak ktoś wie, jak działają barowe na gitarze albo ukulele, to jest w stanie sobie je łatwo przenieść. Czyli jeśli mamy G-dur na przykład, przesunę sobie to G-dur o dwa do przodu i dodam barowy poprzeczkę i mam A-dur, i mam H-dur i C-dur. To samo C-dur to tu. Ok. G-dur podałem. 3, 2, 0, 0. C-dur podałem. 0, 3, 2, 0. Skrzypkowie mogą sprawdzić, czy rzeczywiście to prawda. C-dur, przepraszam, F-dur, który będzie potrzebny w Losing My Religion, bo piosenka jest w F-dur właśnie. 1, 0, 2, przepraszam, 1, 0, 3 i 5. To nie jest C-dur gitarowy. 1, 0, 3, 5. I od razu demol. 1 zostaje. To jest dźwięk F. 1, 0, 0, 2. 1, 0, 0, 2. To jest demol. Ciekawostką jest amol i emol, ponieważ można by go łatwiej zapamiętać, gdyby po prostu złapać sobie tutaj dwa progi, tak jak emol na gitarze. Czyli 0, 0, 2 i 2. Niestety strasznie ciężko to na tym małym gryfie zagrać, dlatego zauważyłem, że i Peter Buck, i ja szybko przeszedłem na to, żeby grać ten akord w ten sposób. Czyli przesunąć ten palec z drugiego progu na piąty, dzięki temu one się łatwiej mieszczą tutaj, o tak. I zamiast tego dźwięku tutaj A, grać C. I podobnie z emolem, łatwo byłoby zapamiętać go, gdyby on był 0, czyli podaję A mol. 0, 0, 2, 5. A gdy zejdziemy sobie w dół, o jeden próg mamy emol. 0, 2, 5, 0. Amol i emol też potrzebne do Losing My Religion. Łatwiej byłoby zapamiętać go, gdyby on był 0, 2, 2, 0, ale tutaj ciężko zmieścić dwa palce. Jednym też ciężko to zagrać. Jak na przykład A-dur na gitarze, bo za blisko są w siebie struny, więc... Emol 0, 2, 5, 0. Z tego łatwo przejść do G-dura, tak samo jak na gitarze. Z emol do G-dur są pochodne akordy, tylko podnosimy palec i dokładamy tu na trzecim. I mamy G-dur. Tak samo z amol do C-dur. Podnosimy palec i przekładamy go tu na trzecim. Jeśli jesteście gitarzystami albo jakimiś instrumentalistami, którzy szarpią struny, to kojarzycie te zmiany akordów. 10 minut mi to zajęło. Dobra, to tyle wstępu może. Zobaczę do ściągawki, co mam dalej. Nie chcę tu zanudzić nikogo.
Song Exploder, Losing My Religion. To była jedna z pierwszych kaset, jeśli nie pierwsza w ogóle, którą kupiłem. Lose Out of Time. Tak, kasety wtedy jeszcze nie było prawa autorskiego w Polsce, więc kasety wydawać mógł każdy. Nie była to na pewno żadna oryginalna kaseta, ale zjeździłem ją maksymalnie, nie mówiąc o tym, że ją pewnie połamałem, leżąc w kieszeni z Walkmanem i musiałem ją przełożyć do innej kasety. Samą taśmę przewinąłem do innej kasety. Potem ją porwałem pewnie, wyciągając, bo jak ją wyciągnął Walkman i skleiłem. Pamiętam, że w którymś miejscu była klejona, tak? Gdzieś tam na Endgame chyba przeskakiwało kawałek, bo była klejona. Endgame to piosenka, instrumentalny utwór na Out of Time. Nie chodzi mi o Avengersów. W każdym razie byłem zafascynowany i jak poszedłem naprawić do lutnika pierwszy raz w życiu w Raciborzu klucz do gitary basowej, którą rzeczywiście notabene tydzień temu ściągnąłem ze strychu i przekazałem koledze basiście Jackowi, pozdrawiam. Ją szedłem naprawić, żeby wymienić klucz, który się po prostu popsuł i połamałem go jakoś, chcąc nastroić strunę, gdy tam sprężyna wypadła, coś tam się stało. Poszedłem do niego i patrzyłem, że wisi na ścianie taki instrument. Mówię, kurczę, to jest chyba mandolina, taką jak Peter Bach ma on miał taką bardzo fajną, wypasioną mandolinę, tu zakręconą, bardziej wyglądającą jak taki Stratocaster. Ale poznałem, że to mandolina. I mówię, co to? Mandolina? To na sprzedaż? A gościu mówi, a miałem to komuś oddać tam do Domu Kultury za darmo, ale nie wzięli, nie przyszli po to. Ja chcę, biorę to. Ile dasz? Ja nie wiem, nie znam się. 15 zł. 25 bierz. 25 zł dałem za mandolinę, czeską Gremonę. Grałem na niej przez 10 lat. I tak się to zaczęło. No i pierwsze co zrobiłem, Losing My Religion już znałem, bo mi kolega pokazał na gitarze. Daliśmy to wtedy tak, że zakładaliśmy kapodaster na piątym progu, żeby mieć ten F-dur tutaj i te puste struny potrzebne do riffu i graliśmy to tutaj, grając te dwie struny, żeby brzmiało jak mandolina. Plus ten riff przejściowy tam jeszcze między zwrotkami. I to wszystko sobie sam, znając już struny, przełożyłem, znalazłem akordy, przełożyłem sobie to na mandolinę i brzmi to mniej więcej w ten sposób. Charakterystyczne pewnie dla Was, to właśnie solo na mandolinie w tym utworze. Czyli pomiędzy refrenami nagle się okazuje coś takiego. But that was just a dream. That was just a dream. I od nowa. A na sam koniec klasyczne zakończenie też od tego samego dźwięku. Bas tylko gra pom pom. Pom pom. Tak. Grałem i ćwiczyłem to bardzo długo. Aż stwierdziłem, że są też inne piosenki, które Peter Buck gra właśnie na mandolinie. Ani Shiny Happy People, ani Hershard, ani You Are The Everything nie było na R.E.M. Unplugged, które na VHS-ie też zjechałem w jedną i w drugą stronę, podglądając jak on tam łapie te akordy, co on robi. Losing My Religion było, więc podejrzałem ile mogłem, trochę na teledysku, trochę na Unplugged. Nie było internetu, przypominam. Hershard, You Are The Everything i Losing My Religion i Shiny Happy People, przepraszam, to już musiałem wymyślać
samodzielnie, trochę z akordów, trochę ze słuchu. Dobrze, jeśli byście je chcieli, to piszcie, to wam napiszę transkrypcję całą Losing My Religion, bo pewnie w internecie uda się znaleźć dzisiaj. Ale to był pretekst. Shiny Happy People też jest pretekstem tylko, więc może pokażę szybko jeszcze Shiny Happy People, jak zagrać. Oprócz klasycznego riffu. W takim tam rytmie to jest. I tu klaszcze ładnie pani, zapomniałem już nazwiska, z BC52, pożyczona pani do chórków. Jak mogłem zapomnieć nazwisko? No, trudno. Całość jest po prostu na trzech akordach. I to nie brzmi dobrze na mandolinie. Na mandolinie musi być grany ten riff. Aczkolwiek później jest taki ładny bridge, zwolnienie. Jak w teledysku ten starszy człowiek przestaje pedałować i dziecko podaje mu wodę do picia. I tam ładnie smyczki grają, jest taki riff, ja się go nauczyłem też na mandolinie, ładnie brzmi. I przyspieszenie. Oj. No ale wiecie, o co chodzi. To też nie o tym miało być. Jeśli byście chcieli zobaczyć, jak to zagrać dokładnie, to mogę też wam napisać. Ale dochodzimy do mojej fascynacji, czyli Herschel. To jest piosenka, którą transkrybowałem i wysłałem na grupę Aliem 99 w 2001 roku właśnie. A potem przykleiłem ją do mojego bloga w 2008 roku. Tutaj daję w karcie link. I to jest to, co mnie fascynowało najbardziej. To proste brzmienie mandoliny, typowe właśnie dla mandoliny, gdzie akordy są tak ułożone, że to współbrzmienie jest ciekawe. Jak zobaczyłem w transkrypcji, bo grałem to inaczej, pamiętałem, początek jest bardzo podobny do innej piosenki, którą transkrybowałem na ukulele i często gram. Flying w Little Penguins. O tym też chcę zrobić osobny odcinek. Ale na razie Herschel z albumu Green z 1988 roku, R.E.M. i Peter Buck na mandolinie. G-dur, A9, C7+, ich podjazd. Ten charakterystyczny podjazd robi robotę. Z A na H. I H cały czas jest słyszalne, przez to zwykły G-dur zmienia się w A z tym H, czyli A9, C z tym H, czyli C7+. I powrót do G. To jest zwykłe G, tylko że w górze gramy H, które jest dźwiękiem akordu, więc nie zmienia akordu, a zmienia brzmienie. I charakterystyczny podjazd. Czyli tak. Słychać, jak mi brzęczą struny niektóre. A! Herschel. Polecam. Poza tymi trzema akordami w kółko w refrenie czy bridge'u gramy tylko coś takiego. 0-0 2-0 i dodajemy dźwięk G na trzecim progu pierwszej struny.
mogę grać godzinami. Polecam. To też dobre ćwiczenie na palce. Zobaczcie, że rozciągamy tutaj akord na 5 progów aż. A to jest open chord, czego na gitarze i ukulele raczej się nie robi. A nawet pokażę Wam na koniec akord rozciągnięty aż na... Ile? 8 progów. Tak. A to w moim własnym utworze, który właśnie powstał instrumentalny na bazie inspiracji tym brzmieniem i tym układem strun nietypowym dla gitary i innych instrumentów szarpanych, znanych i popularnych. Więc ostatnią rzeczą, którą chciałem pokazać z R.E.M. jest You Are The Everything. Tam tak naprawdę mandolina jest tylko tłem i chyba nie robi nic poza jednym riffem w refrenie czy bridge'u właśnie. Całość oparta na trzech akordach G, C i D. Gramy G, D przez pół zwrotki. A potem zmieniamy na C i G. Szybciej zmieniamy. Zdaje się coś na kształt demol? Nie, przepraszam, to nie jest demol. Znowu to samo co w Herschel chyba. Czyli 0, 0, 2 i 0. Czyli jest to jakieś A7. Amol z dodanym G. I ten ryb, o którym mówiłem. Tak, A7. Okej. 23 minuty. Trzeba kończyć koniecznie, ale jeszcze jedną rzecz Wam chcę szybko pokazać. Mój własny instrumentalny utwór oparty na tym brzmieniu. Bardzo mi się podoba to fintami strojenie. Tak jak w ukulele można zagrać C6 na otwartych strunach. Tutaj to nie jest żaden akord. Co najwyżej to A7, o którym mówiłem przed chwilą i grałem. Ale ja spróbowałem coś w D-dur. Czyli od D-dur odjąłem jeden palec i zagrałem tylko przesuwając palec na jednej strunie. A zakończenie, tam jeszcze trochę było, a zakończenie brzmiało. I ten akord rozciągnięty na 8 progów. Spróbujcie zagrać otwarty akord rozciągnięty na 8 progów na innym instrumencie. Można zagrać wysoko na ukulele albo gitarze, ale to raczej nie będzie otwarty, albo nie będzie tak brzmiał. A tutaj to D-dur przesunąłem po prostu, żeby było D wysokie, brzmiące. I mam. 10.002. D-dur a la Marek Koppel. Okej. To tyle. Przesuwanie palca na jednej strunie. Jest też ciekawe na mandolinie, przepraszam, na ukulele. Jestem przekonany, że w ten sposób, przesuwając palec na jednej strunie na ukulele, George Harrison wymyślił swój najsłynniejszy utwór The Beatles. I o tym będę mówił w odcinku o ukulele. A w planie mam też jeszcze odcinek na temat banjo. Tu mam najmniejsze doświadczenie. Mimo wszystko ten instrument mnie też fascynuje. Petera Abaka też fascynuje. On grał w późniejszych czasach na koncertach Losing My Religion, właśnie na banjo, żeby już nie na mandolinie, to ten riff
grał na banjo. I kilka innych utworów też grał na banjo. To już były późniejsze czasy, kiedy R.E.M. tak mnie już nie fascynowało. Jednak z sentymentu niedawno nabyłem takie banjo i nawet na YouTubie jest, jak akompaniuję w jakimś kolędzie country dzieciakom. A teaser tutaj. Napiszcie, czy najpierw powinien być odcinek o ukulele, czy najpierw odcinek o banjo. 25 minut to i tak o 5 minut za długo. Także kończę już. Peace and love over and out. Jeszcze tylko sprawdzam, czy nic nie zapomniałem. Chyba nie. Bye.